Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem T-Wild Games i witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gron. Słuchajcie, wchodzimy tutaj, no nie w tryb fotografowania, ale myślę, że mamy tutaj coś takiego jak zadania. Zadania, tak. Mamy zadania główne, zadania poboczne. I mamy tutaj misję na łożu śmierci. Tak jest, mamy tutaj misję na łożu śmierci, sporządź eliksir jaskółkę. No i my ten eliksir sobie w dzisiejszym odcineczku oczywiście postaramy się sporządzić. A więc, by taki eliksir sporządzić, musielibyśmy właśnie... Eliksiry, jaskółka, brak składników, potrzebujemy jaskółcze ziele i mózg utopca. Te składniki są nam tutaj potrzebne. Ja mniej więcej tutaj się orientuję, gdzie można znaleźć jaskółcze ziele. Z tym, że muszę się troszkę zorientować na mapie, gdzie by to było. Jaskółcze ziele. Pamiętam, że przejeżdżaliśmy przez jakiegoś rodzaju cmentarz i prawdopodobnie to jest w tym miejscu. I mamy tutaj zaznaczony znacznik. Gdzie jest nasza płotka? Jest. Ok, mamy punkt zaznaczony na mapie i tam się po prostu udamy. Mamy młyn, który widzimy już. My tu przyjdziemy? Chyba nie, nie? Okej, okay. Słuchajcie, jako że no, nie będziemy tutaj tracić czasu na to, by przepłynąć, przejechać, znaczy przejechać to miejsce dookoła. Okej, okay. Możemy sobie właśnie to w ten, a nie w inny sposób minąć. Jaskółcze ziele właśnie gdzieś pamiętam, że ono sobie tutaj rosło. I głównie chodziło o ten cmentarz. Tutaj też chyba można spotkać upiora. Ale dobra. Szukamy. Jest. Jest klucze ziele. Ile tego potrzebujemy? Mogę z niego zaczerpnąć. No dobrze by było, by się przydało. Wow. Mamy tutaj upiora. Ten upior jest na poziomie 7. Jeśli nie będziemy dawać rady, to oczywiście się wycofiemy. No, to też nie jest tak... powiedzieć, żeby sobie zdychał ten upiór. Dobra, chyba się wycofał. A my sobie w tym momencie zaczerpniemy mocy, zyskując jeden punkt umiejętności przy okazji. Czy jeszcze gdzieś jaskółcze ziele tu spotkamy, czy już niekoniecznie? Patrząc na mapkę naszą, rozglądając się, tutaj raczej nic więcej z ziół nie widzę. Wszystko to, co było do podniesienia, to chyba podnieśliśmy. Jeśli chodzi oczywiście o jaskółcze ziele. No i teraz tutaj jeszcze kwestia jeszcze utopców. Kwestia utopca, który przyniesie nam mózg, tak, przyniesie nam mózg utopca i pamiętam, że przejeżdżaliśmy przez spaloną wieś i gdzieś tutaj właśnie utopca mieliśmy szansę spotkać. No i tutaj z pomocą nam przychodzi ponownie płotka. No i przyspieszamy tutaj naszego tempa. Jesteśmy w miejscu, gdzie walczyliśmy z gryfem.
No nie wierzę, bandyta. No nie wierzę, że my tutaj jeszcze będziemy walczyć z tym bandytą. Dobrze, Płotka. To nie jest jedyny bandyta, którego my tutaj spotkamy. No pewnie, dawaj. Ten tu nawet stracił głowę. A gdzie tam ten trzeci, który tutaj się na nas tak rzucił? Nie widzę. Czyżby... Dziwne, że przedtem was tutaj nie było. No właśnie, pożałujesz. Może w ogóle się tutaj na mnie zasadziliście? Czy coś macie tutaj cennego, że tak się broniliście? Aha, jakieś rękawice, coś w tym stylu. Czy w budynku coś jeszcze znajdziemy? Być może coś tutaj... No, niestety nic nie ma w tym budynku. Dobra, my ruszamy w takiej sytuacji dalej. Gdzie jest nasza Płotka? Ponieważ tutaj jeszcze jest całkiem sporo do naszego celu. Aha. Gule? Czy Algule? Dobra, ruszamy. Misja na pierwszy rzut oka naprawdę bardzo prosta. Chyba, że tutaj gdzieś utopce spotkamy. A, to jest miejsce, gdzie spotkaliśmy Gryfa pierwszy raz. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Okej, przyspieszamy tutaj tempa. Prawdopodobnie gdzieś tu właśnie słyszymy już. Słyszymy utopce, z którymi teraz sobie z chęcią powietrzymy. Okej, tutaj niestety mózgu utopca nie mieliśmy. Tutaj też niestety nic z tego. A w tych workach to raczej nic takiego nie znajdziemy. Dobra, są kolejne trzy sztuki. Oj, kurde, to jeszcze ich jest więcej jak widzieliśmy, bo aż cztery spotkamy. No okej, mamy mózg utopca. Ale my już mamy drugi. Znajdziemy trzeci. Jest i trzeci, ale okej, potrzebujemy tutaj głównie dwóch. No i o to nam tutaj chodziło. Okej, wydostańmy się w takiej sytuacji z tego miejsca, ale dobrze tutaj patrząc, mamy alchemię, mamy tutaj jaskółkę, tak, mamy tutaj jaskółkę, no i oczywiście możemy ten eliksir sobie
Wykonacie. Eliksir został wykonany. Zadanie zostało zaktualizowane na łożu śmierci. Przynieś eliksir zielarce, czyli po prostu musimy dostarczyć nasz eliksir do zielarki. Jak dobrze tutaj pamiętamy, zielarki Tamir. I też tutaj będziemy sobie właśnie podążali. Co to za roślina? Jest kurcze ziele. No proszę, nie rośnie tego tutaj więcej? No tak na pierwszy rzut oka, no nie widać, ale okej. Okej, no i przyspieszamy, tak? Musimy tutaj jak najszybciej dostarczyć oczywiście jaskółkę Tamirze. Dam jeszcze 600 stóp do pokonania. O, czemu się zatrzymałeś? Coś się wystraszyło? Ok, przejedziemy. I przejechaliśmy bez większego problemu. Zobaczcie, mamy spaloną wioskę. W tym momencie ona jest opuszczona. Tak, to jest opuszczona wioska, nie spalona. My w niej tutaj walczyliśmy z upiorem, z południcą. Oczywiście to zadanie tutaj w poprzednim odcinku zostało przez nas wykonane. A Mysław nadal siedzi. No tak, miała ta płotka ten płot przeskoczyć, no i płot przeskoczyć nie przeskoczyła. Ok, dom Tamiry gdzieś jest już tutaj naprawdę bardzo blisko. Może i tak być. Ale najważniejsze, że do domu tam już dojechaliśmy. Tak. Okej. Okej, znalazłeś tutaj jakąś Klarę. Słuchaj, znałeś tu w okolicy jakąś Klarę? Przyznałam, mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką, jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. Okej, ale to jeszcze nie jest to zadanie. Tutaj odnośnie chyba rozmawialiśmy o Klarze odnośnie poprzedniego odcinka, czyli tym naszym licho przy studni. A teraz pomówmy o Lenie. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. To jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. No i misja została zaktualizowana. Zadanie zakończone na łożu śmierci.
No i tutaj otrzymaliśmy trzeci punkt, trzeci poziom, trzy punkty mamy dostępne. My w tym momencie oczywiście nasz odcinek kończymy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie łapeczkę w górę, komentarze i subskrypcje. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć, czołem.